Potrójne espresso, proszę Państwa, i goście, panowie posłowie, Bogusław Liberacki, Nowa Lewica. Dzień dobry, Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry, również witam bardzo serdecznie. No może zaczniemy od tematów takich na wskroś politycznych i kazań, które Donald Tusk wygłaszał. To chyba były homilie, tak? Skoro on mówi, że jeśli wierzysz, jesteś wierzącym katolikiem, jeżeli przestrzegasz dekalogu, to nie możesz głosować na Prawo i Sprawiedliwość. I jakimś cudem Konfederację. Tak? To jest, myślę, osobny temat. No najpierw zacznijmy od tego wyznań wiary Donalda Tuska i na ile wierzy w te wyznania wiary Bogusław Liberacki. Ja rozumiem, że Donald Tusk nie tyle wyznawał swoją wiarę, co zwracał się do wszystkich wyznawców wiary. No i zakładając, że bardzo gorliwi wyznawcy wiary są przede wszystkim w Platformie. No jeżeli Bóg, zgodnie ze starą chyba sienkiewiczowską zasadą, no kto w Boga wierzy, bij, kto w Boga wierzy. No, także to trzeba traktować moim zdaniem jako zwrot retoryczny, jako taka próba zwrócenia się do nowego elektoratu. A na ile on jest wiarygodny, panie pośle, skoro to jest partia, której inni przedstawiciele opowiadają o opiłowywaniu katolików, wychodzi Sławomir Nitras, mówi, że on tutaj domaga się, no praktycznie zabiera wam tutaj robotę, bo mówi, że chce wszystkich postulatów lewicy, aborcji, małżeństw gejowskich, wyrzucenia religii ze szkół, no całego tego postulatu, którego ta nowa lewica obyczajowa jest przywiązana. Znaczy, nowa lewica jest trochę szersza niż tylko lewica obyczajowa, bo jest to tradycyjny sojusz lewicy demokratycznej. I tam tak bardzo radykalnych haseł nie było, to jest nowy element. Chociaż obrona praw kobiet zawsze była naszą troską. Ta sojusz lewicy demokratycznej, ta część składowa nowej lewicy, to jest także część bardzo sprawdzona, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze państwa i odpowiedzialność za stan państwa. No i ma swoje bardzo historyczne zasługi, także nie sprowadzałbym. Znaczy zasługi historyczne to jest dwukrotne rządy i dwukrotny sukces gospodarczy, to jest Unia Europejska, to jest konstytucja. To jest, jak się okazuje, bardzo ważny element, czyli zarówno F-16, jak i czołgi Leopard, które teraz tak bardzo są potrzebne. To no ale trzeba je było wcześniej wyremontować, a konstytucja została przyjęta przy nieobecności w Sejmie Prawicy. To też pan pamięta. Konstytucja była przyjęta przez większość sejmową, taka jaka wtedy. W czasie, kiedy prawicy nie było w Sejmie. A czy była szczątkowa? Nie, nie był. I zresztą... To nieważne, to nie jest temat rozmowy, panie pośle, bo rzeczywiście są to ciekawe rozważania, ale nas troszkę przyciska sprawa bieżąca i no ten nurt na Donalda Tuska, który według wielu analityków chce zgłosić się przede wszystkim do wyborców lewicy i zabrać ich państwu, bo również obiecywał, że jeśli nie dołączycie do wspólnej listy, to wyborcy was straszliwie ukarają. No i jak tam? Boi się pan tej kary, którą zapowiedział Donald Tusk? Bo on tylko nie jako prorok katolicki, ale też jako prorok lewicy wystąpił w jednej roli. To jest wielkie osiągnięcie. Że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, skoro już takich sentencji się posuwamy. No tak, ale czy Donald Tusk tutaj pasuje wcale, do tego opisu? My się wcale nie obawiamy tego, ponieważ my nie traktujemy, że podstawowym przeciwnikiem dla nas jest Platforma Obywatelska. Tylko tak jak zawsze dla opozycji podstawowym przeciwnikiem są rządzący, a dla rządzących przeciwnikiem jest opozycja. Zwłaszcza gdyby mogła, czy miała szansę realnie na przejęcie władzy, a takiej możliwości wykluczać nie można. Także my szukamy tego, co nas łączy i zresztą zawsze wiemy, że jeżeli chodzi o sprawy, o których pan wspomniał, które są w dużej mierze naszą etykietą, to ludzie wiedzą, no, że tak powiem, która moneta jest prawdziwa, która jest lekkim falsyfikatem. Zresztą los lewicy jest tutaj dosyć specyficzny, bo część socjalna została przejęta przez Prawo i Sprawiedliwość. Część ta nadbudowy, jak to się kiedyś mówiło elegancko, czyli swobody, prawa, kobiety, wyznanie zostało przyjęte teraz i eksponowane przez Platformę Obywatelską. No i te dwie grupy z sobą walczą bardzo mocno. A może się okaże, że trzeba pokazać, że taka swobodna droga
gdzie się da połączyć i sprawy socjalne, i sprawy tego, co jest cesarskie cesarzowi, co jest boskiego Bogu, że to właśnie no mogłoby tak. być trudno lewicy. Nam coś powiedzieć w tym momencie. Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Ja tutaj ocenię elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym odwołać się do profesora Radosława Markowskiego, który najpierw na łamach Gazety Wyborczej, potem w popularnej audycji RMF FM powiedział, że elektorat PiSu to ludzie słabo wykształceni, raczej starsi, zagubieni. No i przede wszystkim po zwycięstwie, no niewątpliwym, bo wszystko na to wskazuje, zdaniem profesora Markowskiego, opozycji czeka delegalizacja PiSu i depisizacja wyborców. Będzie to tak wyglądało jak denazyfikacja po II wojnie światowej. Pytanie, czy pan profesor Markowski słyszał o tym, że naziści utrzymali główne pozycje w ministerstwach, w armii niemieckiej po II wojnie światowej? Pozostawiamy tutaj na boku, no bo to profesor, to on może nie wszystko wie. Panie doktorze, jeśli chodzi o ubliżanie naszemu elektoratowi, my oczywiście niestety to zjawisko nie jest dla nas nowe i wielokrotnie były takie próby po stronie liberalnej, nazwijmy to ogólnie sceny politycznej, że uderzano właśnie w elektorat Prawa i Sprawiedliwości, kategoryzując wyborców Polaków na tych lepszych, gorszych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest wielka bzdura. Polska jest jedna, jeśli chodzi o kwestie tego, kto na kogo głosuje, to jest każdego prywatna sprawa i zupełnie niezależne od tego, czy to jest mieszkaniec wsi, czy wielkiego miasta. Wracając jeszcze, panie doktorze, do Donalda Tuska i tutaj tej dwubiegunowości, że tak powiem, czyli z jednej strony grania wielkiego katolika. My też pamiętamy przecież te sceny tego domowego słynnego ołtarzyka u państwa Tusk, kiedy właśnie podobnie jak dzisiaj próbował odnosić się do kwestii wiary katolickiej, ale choćby zbierali też te krzyże i ikony z całej Platformy Pomorskiej. Podobno tak. A fakty są takie, że przecież sprzed dosłownie kilku tygodni wiemy, że to Rafał Trzaskowski, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, wypłaca no, potężne milionowe dotacje dla osoby, która inwigilowała potem zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa księdza. Więc no, takie są fakty. Jeszcze oczywiście to kwestia wyskoków pana Nitrasa, który chce piłować katolików. No to się po prostu nie spina. Depisizacji może nie będzie, tego nie wiemy, ale deesbekizacji w polskich samorządach nie przeprowadzono. No oni na pewno, wie pan, nie przeprowadzą, skoro Rafałowi Trzaskowskiemu nie przeszkadza. I mówił to też niejako otwarcie, że on nikomu tam życiorysy zaglądał nie będzie. I nawet osobie, która tak jak wspomniałem, są przecież fakty historyczne, są na to dowody, inwigilowała potem otrutego księdza. Jeśli chodzi o te ukłony w różne strony Donalda Tuska, no szukają, panie redaktorze, jak mogą. Też kwestia oczywiście tej wspólnej listy, ale może potem do tego wątku przejdziemy. Jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta i ja tak na to patrzę. No właśnie, jak z tą wspólną listą, Bogusław Liberacki? Czy w ciągu tych ostatnich kilku dni pojawiły się jakieś nowe stanowiska? No bo słyszymy, że Lewica mówi tak, chętnie wejdziemy do wspólnej listy, jeżeli będzie wspólna lista, ale PSL nie chce do wspólnej listy, więc jej nie ma. Więc o czym w ogóle ta rozmowa jest i dlaczego my to rozważamy publicznie? Myślę, że tej rozmowy jest dużo więcej w kręgach związanych z rządzącą większością niż w samej opozycji. No tak, ale przyjrzyjmy się opozycji, bo pytamy pana jako przedstawiciela opozycji. Tak jest. I my też patrzymy, czy będzie koalicja prawicowa utrzymana, ponieważ widzieliśmy, czytaliśmy wypowiedzi, że Solidarna Polska być może pójdzie osobno. Ktoś tam jeszcze się oddziela. Też tu tworzy się jakieś nowe ugrupowanie, tu nie wiadomo, czy będziemy razem. No i także z tego punktu widzenia myślę, że tego typu przymiarki trwają wszędzie. Jeżeli chodzi natomiast o wspólną listę, to odnosimy wrażenie, że również rozważane są argumenty typu
Jeżeli to będzie więcej niż jedna lista wspólna, to może być łatwiej zyskać utożsamienie się ludzi programowe. No ale zobaczymy, bo to w dużej mierze będzie zależeć od tego, jak będzie rozwijać się sytuacja w kraju. A ta sytuacja w kraju, pamiętajmy, że no, pół roku do wyborów, a my mamy tak, narastającą drożyznę i obszary biedy pojawiające się. Mamy wielki konflikt z Unią Europejską i oddalają się wielkie pieniądze, te 770 miliardów euro. Najnowsza sytuacja na świecie to jest pewien wstrząs w świecie bankowym. I pytanie, i to warto odpowiedzieć, czy polskie banki są bezpieczne, czy nasze oszczędności, depozyty są stabilne, zanim to przeniesie się do Polski. Nie, no mamy oczywiście, bo jest założenie, że opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne nie tylko za kryzys bankowy, ale też za atak Putina na Ukrainę i skutki wojny. To mamy między innymi ostatnio wśród rolników i to jest panie redaktorze, bardzo ciekawe. Nadinterpretowuje moje... To nie Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za ewentualny kryzys bankowy. Kryzys bankowy gdzie indziej się... Dziękuję za te słowa, bo to rzadkość na tej antenie. W jaki stopniu polskie banki i polskie społeczeństwo są zabezpieczone? Żebyśmy się nie znaleźli w sytuacji, że będzie jakiś fake news tak zwany i rozpocznie się run po depozyty, bo wtedy banki będą mieć wielki kłopot. Czyli wysyłajmy tutaj, zamiast zajmować się... Przepraszam, proszę się nie obrażać, ale sprawami trzeciorzędnymi, wyślijmy komunikat. Polskie banki są bezpieczne, bo są zabezpieczone na przykład od ryzyka, czego nie miał Silicon Valley Bank i tym podobne. To są sprawy bardzo kluczowe i co do rolników, ich by w zasadzie oni nie mówili, że czy nie mówią, że PiS jest winien wojny w Ukrainie. Natomiast mówią, że ktoś sprowadził zboże z Ukrainy do Polski i zamiast reeksportować, czyli dowieźć do drugiej granicy i wywieźć dalej, zatrzymał w kraju i oni tracą wartość zboża, które przechowywali. A kto fizycznie to tanie zboże kupił? Rząd? Czy ci bardzo bogaci rolnicy, którzy w większości są w PSL-u? Kto ma takie silosy, żeby... Ja nie wiem, kto kupił zboże. Wiem, że rolnicy protestują. Ale to było podobnie z węglem. Rząd też nie kupował węgla z Rosji. To po prostu by płynął do Polski. No, ale państwo wtedy mówiliście, że węgla nie będzie. Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Jakby dwa tematy. Pierwszym to rzeczywiście jest kwestia zboża i tego, co... tego podziału na wsi między rolnikami bardzo bogatymi latyfundystami, a tymi drobnymi. Ci latyfundyści zostali mocniej dotknięci upadkiem czy spadkiem cen pszenicy. Ten spadek z zeszłego roku 260 wywindowany wojną, dzisiaj jest 160, więc czy 280, teraz jest 160. Dalej jest wysoko, ale jednak mniej, a no i wykorzystują to oczywiście i Agrounia, i Konfederacja, i wszyscy możliwi, którzy mają do tego możliwości. Może zostaniemy przy tym rolnictwie, bo atak fizyczny na ministra Kowalczyka, obrzucanie go jajkami przez pana z Konfederacji, no to jednak niebywała historia na polskim, na polskiej scenie politycznej. I te emocjonalne takie ataki, no, które oczywiście mają przyciągnąć jakąś rozczarowaną grupę na wsi. Chciałbym też się tutaj do pana europosła odnieść z jednym faktem, bo tutaj padły słowa na temat drożyzny i różne podobne przytyki co do rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale chciałem przypomnieć tutaj, panie pośle, to za waszych rządów bezrobocie w Polsce wynosiło 20% i korupcja była, że tak powiem, powszechna, więc naprawdę bądźmy tutaj uczciwi co do tego. Powiem uczciwie, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o kwestie rolnictwa. To, co w tym momencie robi Agrounia i też już to widać mocno z częścią
albo z tym pozostałością, że tak powiem, po ugrupowaniu Jarosława Gowina, pewnie, czy na pewno wręcz ma pomóc do stworzenia tutaj jakiegoś bytu politycznego, który potem ma znaleźć się oczywiście w domysłach tych państwa w polskim parlamencie i te akcje, mówiąc wprost, pewnie są właśnie po to, żeby się tak stało. Panie redaktorze, jeszcze co do kwestii wspólnej listy tutaj moje dwa zdania. Ja z punktu widzenia pana europosła raczej nie byłbym takim optymistą co do kwestii włączania czy wspólnego startu z Platformą Obywatelską, bo to sam przed chwilą pan mówił, że te kwestie właśnie lewicowe, z którymi zawsze to wy szliście na ustach, też bardzo często właśnie dzisiaj już są w obozie Platformy Obywatelskiej, więc potem może dojść do takiego zjawiska, że zostaniecie niejako wcieleni właśnie do tego obozu. Platforma wcześniej już słynęła z tego typu zagrań, więc tutaj byłbym bardzo ostrożny. A co do kwestii, jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na wspólną listę, myślę, że tutaj też akurat tutaj się zgodzę, że powinniśmy się raczej z moim kolegą, z panem europosłem, że powinniśmy się raczej każdy z nas skupić na pracy, na przekonywaniu Polaków i to właśnie dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość, intensywnie pracując nad naszym programem. No i jeżdżąc już po Polsce, ta kolejna ofensywa w tym momencie trwa, nasi najważniejsi politycy są w terenie, a co do analiz, też jeszcze jedno zdanie, które ja słyszałem w konkurencyjnej stacji na własne uszy od jednego z posłów PSL-u w kontekście koalicji czy wspólnej listy z Szymonem Hołownią, że tak naprawdę oni dzisiaj jeszcze nie wiedzą, nie są pewni, komu są w stanie ewentualnie pomóc po tych wyborach. No więc bo sytuacja idzie, oczywiście się nie zmienia, wykluczył tego, że Stanu Sprawiedliwości, pośle. Jeśli to nam by brakowało ewentualnie kilka oczek, że to właśnie PSL i Szymon Hołownia, no nie jest to takie oczywiste, że będzie chciało w dalszym ciągu współpracować i grać z obozem Platformy Obywatelskiej. No, to jedna rzecz, a druga taka, że o ile Hołowni gwałtownie spadają notowania, o tyle PSL może liczyć na te 5-6% absolutnie stabilnie. No to jeszcze jeden temat Unii Europejskiej. W zeszłym tygodniu posiedzenie Rady Europejskiej i okolicy tych posiedzeń od kilku miesięcy pojawiają się regularnie informacje o pozbawieniu Polski funduszy strukturalnych. I tym razem wypowiedziała to jedna pani komisarz, pani bodajże Ferreira, potwierdził to pan Didier Reinders, że te sprawy seksualne to trzeba tu rozwiązać, bo to tak nie może być. No i jeszcze Der Spiegel, tam głosy dwóch europosłów, Daniel Feund i Moritz Körner z niemieckiej liberalnej, wolnej partii demokratycznej, FDP, którzy twierdzą, że to oni powstrzymali w zeszłym roku wypłacenie Polsce funduszy z KPO. No, to podzielmy to na dwie części. Po pierwsze, jak dla panów posłów, na ile dla panów posłów wiarygodne jest to stwierdzenie, że to nie Niemcy, nie rząd pana Scholza, nie kierownictwo Unii Europejskiej, które chce tutaj powstrzymać Polskę i w rozwoju gospodarczym, w sprzeciwianiu się tworzeniu państwa europejskiego, powstrzymało panią von der Leyen, ale właśnie dwóch eurodeputowanych. A druga sprawa to, czy te strachy dotyczące funduszy strukturalnych, no to już nie są tak zrytualizowane, że aż nudne. Zawsze się pojawiają, ma to być nacisk na polski rząd, my czegoś tam mamy nie zrobić. No i pytanie, jak długo tak będą się z nami bawić. To może najpierw pan europoseł Bogusław Liberacki. Dziękuję bardzo. Tylko jedna rzecz pan do mojego tutaj rozmówcy, pana posła Filipa. To nieprawda, że 20% inflacji to był spadek po rządach lewicy. Wręcz bezrobocia. Powiedział pan inflacja. Bezrobocie odziedziczyliśmy w 93 roku po rządach solidarnościowych. Sukcesywnie ograniczaliśmy. Potem znów nam wzrosło za AWS-u. Znów z nim walczyliśmy i znów udało się zredukować. Także tutaj i żadnej sprawy korupcyjnej, że tak powiem, nic skazany nie był. Ale wracajmy do sprawy zasadniczej.
Otóż jest problem, ja tego nie ukrywam, że mamy bardzo źle rozwijającą się sytuację relacji między rządem polskim a instytucjami europejskimi. Otóż my właściwie powinniśmy w tej sytuacji, jaka jest teraz, uznać naszą siłą i racją stanu, racją przetrwania i sukcesu, kiedy wojna toczy się tuż przy naszej granicy, jest silne sojusze i silne członkostwo i, że tak powiem, wysoka reputacja międzynarodowa. Silne sojusze, czyli NATO, i drugie, silne Unia Europejska, silna wspólnota. Silna wspólnota jest silna z praworządności. Jeżeli są, i to dawna przyjęte reguły, które wspólnie i ten rząd, pan premier Morawiecki, za co ja osobiście mam dla niego uznanie, z Komisją Europejską uzgodnił w roku 2020, potwierdził w roku 2021 powiązanie finansowania z praworządnością. No bo mu powiedziano, że praworządność będzie rozumiana jako prawidłowe przestrzeganie procedur finansowych przy wypłacaniu funduszy europejskich, a nie kwestie takie jak małżeństwa gejowskie w Polsce. Tak. Nie ma czegoś takiego w sprawach samorządności czy praworządności jak małżeństwa gejowskie. Nie ma czegoś takiego jak na przykład kwestia swobody nauczania religii obyczajowa, in vitro i tak dalej. To pamiętajmy, jest rozporządzenie... Didier Reinders w czwartek powiedział, że spełnienia wymaga nie tylko kwestia sądownictwa w Polsce, coś nad czym Unia Europejska nie ma żadnego nadzoru, ale też kwestie poszanowania mniejszości seksualnych w Polsce. Unia Europejska ma sprawy dużo wspólnego do systemu sądownictwa w każdym państwie członkowskim. No nie ma, bo to jest explicite wyłączone z traktatów. Nie, nieprawda. Traktaty mówią, że każdy obywatel w każdym państwie członkowskim ma mieć zapewniony dostęp do bezstronnego sądu i za to odpowiada państwo, w którym istnieje. I ten bezstronny sąd, niezawisły, ma być sądem o określonych cechach i w związku z tym oskarża Myśmy tą dyskusję, panie pośle, już wiele razy przeprowadzali. Pytanie, na ile pan wierzy w tych dwóch posłów, europosłów niemieckich, którzy przypisują sobie zasługę dotyczącą powstrzymania dostępu Polski do KPO? Nie wierzę w tego typu pojedyncze artykuły, w tego typu pojedyncze superbohaterów, supermenów. Ja obserwowałem w Parlamencie Europejskim całą procedurę i nie sądzę, żeby to byli dwaj posłowie i nie sądzę, żeby pani Ursula von der Leyen wystraszyła się dwóch posłów. Ten spisek wobec Polski jest o wiele szerszy, można się z tym tylko zgodzić. Nie ma spisku. No jak nie ma spisku, no jak nie ma pieniędzy, no to jakieś powody są. Filip Kaczyński. Jak nie ma kryteriów spełnionych, które sam premier Morawiecki... Ulica i zagranica, prawda? Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Mam dla niego uznanie. Jeśli mogę. Szanowni Państwo, to jedna jeszcze tylko uwaga. Już obiecuję, że ostatnia do pana europosła, który mówił o braku jakby korupcji, a czy o której ja zacząłem. A afera Starochowicka, panie europośle, to naprawdę na miły Bóg i kwestie później ułaskawiłem przez pana prezydenta Kwaśniewskiego. No to są fakty, ale dobrze. Zostawmy te sprawy, przejdźmy do dzisiejszego tematu, ten wątek. No panie doktorze, oczywiście, jeśli chodzi o środki z KPO i też wszystkie inne środki z Unii Europejskiej, no never ending story, niekończąca się opowieść. I wszystko wskazuje na to, że po prostu te pieniądze w żaden sposób nie mają wpłynąć do, jak wszyscy dobrze wiedzą i oczywiście europejscy urzędnicy też, wpłynęłyby pewnie pozytywnie dla rządów Zjednoczonej Prawicy, który niejako no, miałby większe możliwości, żeby działać na różnych polach, wspierać Polaków, wspierać różne segmenty życia publicznego. Tu chodzi przede wszystkim o efekt wyborczy, prawda? Żeby można, bo żeby opozycja mogła oskarżać Prawo i Sprawiedliwość o pozbawienie Polski środków europejskich i jak przyjdzie opozycja, to na pewno te środki zostaną wypłacone. Tak jest. My tak sobie tutaj powiedzieliśmy wspólnie, można powiedzieć, że dwie funkcje to działanie ma spełniać, czyli z jednej strony nie pomagać Prawo i Sprawiedliwości, a z drugiej strony pomagać opozycji w Polsce. No i jak rozmawiamy o Unii Europejskiej, że na sam koniec jeden temacik taki bardzo króciutki. Ja się do tego panowie, bo nam skończył się czas. Ja chciałem tylko jeden...
komentarz do jednego tematu, dobrze? Bo pamiętajcie, rząd uzgodnił i komisarz Wojciechowski się przyznał, projekt ustawy z Komisją Europejską, który rozwiązywałby problem. Lewica poparła ten projekt ustawy, cała zresztą opozycja, z wyjątkiem jednej partii w Sejmie. I kto zablokował? Ja proponuję teraz szybciutko przeskoczyć, bo znowu wracamy w utarte kolejne, a jest coś nowego. Otóż miesiąc temu Komisja Europejska, czy Parlament Europejski przegłosował zakaz produkcji samochodów spalinowych, który miałby obowiązywać w 2035 roku. No i wszyscy się jakoś tego przygotowywali. W Polsce kilka tysięcy osób już straciło pracę, bo koncerny motoryzacyjne, które na Śląsku i w Dolnośląskim produkują auta, zaczęły zwalniać ludzi, no bo skoro nie będzie potrzebnych silników i aut spalinowych, to po co? I co się okazało w ostatnich dniach? Otóż Komisja Europejska i Niemcy uzgodniły, że jednak zostaną dopuszczone samochody z tak zwanymi sztucznymi paliwami, które powstają w wyniku takich prac różnych tam dość skomplikowanych instalacji. No tak czy inaczej, nie odbyło się to na Radzie Europejskiej, nie odbyło się to w Parlamencie Europejskim, Komisja Europejska z Niemcami coś uzgodniły. To znaczy co? Znaczy, to po co w ogóle ta Komisja Europejska? Niech Niemcy wszystko ustalają. Pan Liberacki, na minutkę. A panie redaktorze, kto poparł Niemcy w tym rozwiązaniu? Myśmy ich poparli, no tak, ale... Właśnie rząd polski poparł. Oczywiście. Tu jeszcze doszło 15 innych państw członkowskich. Czyli my byliśmy razem z rządem niemieckim, rząd polski razem z rządem niemieckim, przeciwko propozycji komisji. I wobec tego między innymi również ten ciężar. Ale co to w ogóle jest, że Komisja Europejska składa takie wnioski, żeby zatrzymać produkcję, jak wyciąć całą gałąź gospodarki? To w ogóle skandal, oni nie są od tego. Filip Kaczyński, to nie jest wycięcie, Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest wycięcie całej gałęzi gospodarki, to jest po prostu uniezależnienie się. Jesteśmy trochę po czasie. Filip Kaczyński. Panie Europośle, Filip Kaczyński. Jeśli chodzi o uniezależnienie się od surowców i tak dalej, no przecież widzimy, co Niemcy zrobiły w momencie, jak zaczął się problem z węglem. No i wcześniej, gdzie dostawaliśmy my po głowie jako Polska, żeby zamykać kopalnie, żeby ograniczać węgiel za wszelką cenę, a potem w momencie, kiedy tego węgla zabrakło, no to Niemcy zaczęli te kopalnie otwierać, wydobywać węgiel na nowo. No jeśli chodzi o ten absurdalny pomysł samochodami, jestem przekonany, że będzie tak samo. A co do kwestii Niemiec i ich roli w Unii Europejskiej, no to przecież choćby Donald Tusk właśnie był tym niemieckim beneficjentem w momencie, kiedy dostawał od Angeli Merkel wysokie stanowisko w Unii Europejskiej za to, że prowadził przychylne w stosunku do Niemiec rządy. Ja może taka chwila otwartości się trafiła tym urzędnikom Komisji Europejskiej, którzy po prostu poinformowali nas, jak jest, tak, że Niemcy coś chciały, no to my ustąpiliśmy, tak, a to, że były inne kraje i tak dalej, nieważne, bo jest rola to. Berlina się tutaj liczy przede wszystkim. Panowie, kończy nam się czas. Bardzo dziękuję za tą interesującą rozmowę panom Bogusławowi Liberackiemu, europosłowi Lewicy, dziękuję, i Filipowi Kaczyńskiemu, życzę, posłowi Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, dziękuję. Kłaniamy się pięknie, a my za chwileczkę połączymy się z Jarosławem Sellinem, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego.